Siemaneczko, rodziska, z tej strony Miki i witajcie w kolejnym vlogu z MFA. A dzisiaj będziemy zajmować się głównie, słuchajcie, pracami takimi wiosennymi w zbożach, czyli nawozy i opryski. Jeżeli chodzi w sumie o nawozy, to większość posiałem już wczoraj. W sumie sobie siałem trochę, nawet jak było ciemno, dlatego nie nagrywałem, bo średnio byłoby to widać, a w polu to nie przeszkadza, bo jak są ścieżki, wszystko to sobie mogę jeździć nawet całą noc, bo i tak tam coś zobaczę, więc to tam easy. Ale będziemy sobie też dzisiaj pryskać. W sumie będzie to pierwszy w ogóle jakaś zmianka w opryskach we vlogu, bo jakoś z Lubinu mi się nic nie udało nagrać. No zresztą sami wiecie, tu na się wnogi, że niestety miałem problem z Lubinem, aby go nagrać, no po prostu no jakoś tak albo były właśnie zabiegi wykonywane centralnie no nocą, że nie było nie widać, albo tak, że po prostu no albo nie wziąłem kamery, albo coś, no bo pogoda nas nie dopieszczała i musieliśmy po prostu robić w każdej wolnej chwili coś, żeby słuchajcie właśnie zdążyć przed wiatrami, przed deszczami, no bo tak było średnio. Zresztą jest cały czas, ale póki co jeszcze nie ma tragedii, bo słuchajcie, dzisiaj ładna pogoda, wczoraj też. Może nie jest za ciepło, ale można już stosować ten środek, którym będę pryskał. O, bochniczek paruje, proszę was bardzo. Patrz na ten, ważant, kurwa, nie, żuraw. Nie, to ten bocian to też nie jest. No coś żurawie podobne. Ale to o pryskach później pogadamy sobie, o nawozach sobie pogadamy na polu. I słuchajcie, właśnie wam też zademonstruję tutaj pracę naszego starego winczka. Tutaj tatuś takie coś wykonał do opryskiwacza. Bardzo fajna sprawa, sekcje wyłączane ściągnika, słuchajcie, przydatne jak najbardziej podczas oprysków. No i w sumie to wykonał tata sam, bez niczego. Nie kupowaliśmy tego sterownika, no bo trochę to jednak drogawo wychodzi, a swój wyszedł dużo, dużo taniej, a działa tak samo jak wszystko. I jeszcze mam wejście na zapalniczko, które sobie właśnie testuję, czy działa. Działa. Działa, słuchajcie, działa. Bo do tego wejścia w Fergusonie zapalniczkowego niestety transmitter mi nie działał, a tak mówię, a zobaczymy, czy będzie działał w tym właśnie tutaj sterowniku wejście. No i działa jak najbardziej, wszystko fajnie, więc będę sobie teraz mówił, jeszcze wodzi transmitter w ciągniku, hehehe. No dobra, a my się widzimy na polu. Dobra ludzie, jesteśmy już na polu, dojechaliśmy, tu mamy kawałek. Ja wiem, ile tu jest maksymalnie z hektar. Z tym, że to pole, tu jest ogólnie dobra ziemia, bo tu jest bodajże trójka. Jeszcze jak były rowy odmulane, to cała ta właśnie tutaj, ten muł na pole właśnie szedł, odgarnąłem go i tu jest naprawdę fajny kawałek. Z tym, że przędzie to zostało mocno po dupie, co tu widać, zresztą po lewej takie całe place, bo dosłownie całe pole to było pod wodą, nie? To właśnie tak troszeczkę tutaj, słuchajcie, przymuliło, ale jak to widzimy, jeszcze przed ciągnikiem ten jest w miarę ładny, w miarę się chce krzewić, więc spoko. Aczkolwiek, no mówię, właśnie nie dostało trochę po dupie właśnie podczas tych wszystkich odwieży, bo melioracja tak działała, że szkoda gadać. Tu jeszcze rowek szedł, odkopywałem rowek to tutaj z lewej do ścieżki, tu do rowu, bo słuchajcie, chciałem jakoś tę wodę spuścić, no trochę to pomogło, bo woda już tak nie stała. I dopiero potem została melioracja przez nas, że tak powiem, nareperowana, bo się nie dało też dojść, bo w rowach pełno wody. Żeśmy ją trochę podkręcili, żeby działała i coś tam działa, ale po prostu po tych ostatnich właśnie takich ulewach, po tym deszczu stwierdzam, że melioracja na 3/4 pól nie zdaje egzaminu i po prostu są takie place, że są takie place, że się nie wjedzie, tak? Ale no co zrobić, no rowy nie są tu odmulane zbytnio, nie są, ta spółka wodna, nie wiem, czy to w ogóle istnieje, ale szkoda o tym gadać, po prostu trzeba sobie będzie jakoś radzić, jak nie, to się pociągnie swoje węże i tyle, i też będzie dobrze. Ogólnie powiem wam, siejemy, co siejemy właśnie i ile, bo to ciekawa sprawa. Powiem wam, że siejemy, coś tam na dnie było trochę saletry,
Amonowej, na górze trochę saletrzaku teraz jest. Słuchajcie, bo tak siejemy, trochę mi zostało właśnie tej saletry ostatnio, jak siałem wczoraj jeszcze tę jarę. No to przecież no mówię, no co, no nie będzie się marnować, tak? No dlatego właśnie, słuchajcie, wziąłem i dosypałem trochę tylko saletrzaku. Jest to druga dawka, bo pierwsza dawka szła tu już, no ile? Ze dwa tygodnie temu, trzy, wtedy było tak koło 150, ale nie jest to mokre? Nie, nie jest mokre, mi się dawało. Koło 150, 200 kilo, 200 może. Teraz też tak właśnie w granicach tych 150 idzie i tyle, bo jakoś nie jestem zwolennikiem, żeby dawać jedną dawkę, jak niektórzy dają, że kurczę 300 kilo czy 250, ja jakoś zawsze wolę dawki porozdzielać na dwie, nie, może źle, może dobrze, nie wiem, w sumie taki kawałeczek ten mały i tyle. Po prawej widzimy owiec, owiec już nam tutaj widzę ładnie nawet schodzi. Ładnie schodzi, ogólnie też przejadę się na pola, wam trochę pokażę, jak te pola się tam potem wyglądają. Bo ciekawa właśnie też sprawa, no niektóre pola są ładne, bym rzekł, że wszystko elegancko, ale na przykład mam problem na jednym polu z pszenicą miarą, która dosłownie po mrozach ostatnich cała zżółkła, tak? No i wina uważam to jest przymrozka po prostu, bo całe końcówki wszystko porobiły się takie żółtawo-brązowawe, takie brudawe i kurczę, no właśnie mi się wydaje, że to raczej od tego mrozu, aczkolwiek być może też czegoś brakuje, nie mówię, że nie. Będę starał się ją potem jeszcze jakoś odratować, została teraz trochę na wodę, żeby się rozkrzewiła, a potem trochę właśnie do listnie pojedziemy jakimiś siarczanami i tak dalej, no bo teraz bez sensu jest pryskać do listnie na nim, jak tam tak naprawdę no nie ma żadnej powierzchni rozety liściowej, żeby coś tam to w ogóle wypłaniało. Więc to na razie odpada. To widzę, że trochę właśnie już też miotły, trzeba będzie tutaj pryskać. Może dzisiaj też tu przyjadę, zobaczę, jak się czasowo wyrobię, ale o pryskach to później. No tutaj górka widzimy od razu, znać różnicę od rowu, ładnie, fajnie się zieleni, a tutaj nam no tak nie do końca fajnie, ładnie. Teraz musimy sobie przejechać jeszcze tutaj jakoś, chyba tak, tutaj. Na owiec też już siałem nawozy. A poczekajcie, wiecie, to musimy sobie... Tak jak mówiłem, tu trochę nam poleci na owiec. Nie przeszkadza oczywiście, bo tak tu jest to pole dziwnie posiane, jeżeli chodzi o przeżyto. Ale no nie mogłem inaczej. Siałem tak, słuchajcie, jak tu było już dobrze, no. Niestety. Ale... Owiec nie pogardzi też na pewno, chociaż nawet ładnie tu wyszedł, patrzę tu po mokre. Przecież tutaj topiliśmy się, jak nagrywałem właśnie te filmy. Tu było mokre jak cholera. Potem sąsiad mi tu pomagał to uprawiać, bo ja tu nie mogłem wjechać. Ale spoko, ogólnie dosyć jest. Ładne w miarę, równomierne wschody. Jakichś placów na razie nie ma, zobaczymy, co to będzie z tego dalej, słuchajcie. No zresztą nawet tak patrzę, że nie tak źle, tylko nie wiem, jak tata to posiał. Zobaczymy, czy jest mokro. Bo tutaj było, no było mokrzej. Zresztą co widać po śladach taty, ale nie, już jest ok. Znaczy niech tam trochę sobie dosieje. Dobra. Sobie wjedziemy i sobie owsem wrócimy, nie będziemy tam po zboże jechać, bo tam jest mokrzej, a tutaj zawsze trochę suszej. Dobra, tak więc jesteśmy już w opryskiwaczu, znaczy w sumie ciągnikiem z opryskiwaczem, bo w opryskiwaczu to ciężko by nam było pewnie być. I lecimy sobie trochę wykonać oprysku, słuchajcie, oprysk przeciw chwastom, między innymi, no głównie chodzi o miotłę, bo trochę tej miotły się pojawiło, ale też wiadomo, że jakieś tam przytulnie, bratki, no co to tam najróżniejsze tych chwastów, to nie tyle, że głowa mała, a przypuścimy sobie samochód, niech przejedzie, bo my mamy tu pole blisko i ja zanim tam dojadę, nie wiem, jak się będę rozkładał, to niech sobie przejedzie na spokojnie. A, to kurwa skręca, no szkoda, że kierunku nie można wcześniej puścić, nieważne. My lecimy sobie, słuchajcie, na przężyto będziemy nam właśnie tutaj pryskać, mieszadełko sobie chodzi. Co do opryska, jaki to jest oprysk, jeżeli dałem na początku przed tym ujęciem, jak napełniam
i tam właśnie dawkuję, wszystko to będziecie wiedzieć, a jeżeli nie dałem, to wybaczcie, ale nie jestem w stanie tego z pamięci podać, po prostu, no tak, oj, czekaj, gdzie tu jest gwiazdek, tędy sobie jechałem, dobra, przejadę tędy, i tyle, dobra. Popryk jest z tego, co dało mi się wyczytać, z tego, co wiem, dosyć odporny na temperatury niższe, to znaczy nie musi być tam te 10 stopni przynajmniej średnia, czy tam 15, jak to bywa przeważnie, tylko już na spokojnie, z tego, co mi się udało tam wyczytać, poniżej właśnie tej 50 stopni też wszystko działanie jest jego odpowiednie, więc bardzo fajnie, no bo teraz z pogodą jest ciężko, też te opryski są tak nałapanego, co się uda, no bo niestety, kurczę, jak wiecie bądź nie wiecie, no cały czas wieje, pada i wiadomo, jak to jest, nie? Trzeba po prostu wszystko szybko robić, bo co, już i tak dzisiaj dodają deszcze, ale dopiero w nocy mamy południe, więc mamy cały dzień, na szczęście jeszcze mam nadzieję, że tam te 6 godzin będzie, bo w sumie każdy środek ma inną swoją, jak to się nazywa, no, czas po prostu, czas jeżeli chodzi o deszcz, po którym on nie może nastąpić, i powiem wam właśnie, że w tym przypadku nie wiem dokładnie, ile to jest, no ale na pewno coś przynajmniej w granicach tych 3 godzin, jak nie lepiej, trzeba właśnie po tym deszczu odczekać. Dobra, jeżeli chodzi o sam tutaj sterowniczek, to mam tutaj włączanie od tamtej po kolei wszystko. Ostatni wolny, ale tu będzie środek pod tym zrobiony, bo jeżeli będziemy przepinać, będzie środek. Napędy sobie włączymy. No i zaraz zobaczycie, jak to działa. No dobra, wszystko nam ładnie pryska. Troszkę sobie podniesiemy i zaraz sobie wystabilizujemy jeszcze. Troszkę opuścimy. Okej, dobra. Jeżeli chodzi o ogólnie wydajność sieczy, to my pryskamy 300 litrów na hektar, dość dużo, wiem. Można byłoby próbować sobie zejść do 200 litrów przynajmniej, bo niżej to nawet nie ma opcji już na tym sprzęcie, to nie, gdzie tam. Można by było, o, poczekajcie, bo coś mamy, jedną rzecz za dużo, ciśnienie. Halo. Chyba coś tatuś musiał pokręcić, niestety. Kurczę mi z tym, bo za duże ciśnienie. Ciśnienie musi być w granicach 3 atmosfer. Tak jak to ma miejsce teraz, bo zacząłem pryskać, nie spojrzałem, a... Dobra, teraz będzie też koło tego. Żeby nam się potem cieć zgadała robocza. Na 15, dobra, czyli na 1500. Żeby to było dobrze. Wśród jeszcze jeden obrót będzie trzeba podkręcić. No niestety, no co zrobić? Czasami trzeba się trochę pomęczyć. O. Dobrze. Nie wiem, ktoś musiał mi się tym bawić, kurwa, bo miałem ustawione wszystko elegancko. Ale no komuś chyba się nudziło, albo może ja sobie też zrobiłem przypadkowo, też machłem. Dobra. W tych granicach musi być okej, wszystko spoko. No czasami co zrobić, trzeba sobie jakoś też tutaj poradzić. Jeśli chodzi tutaj o ten kawałek księżyca, no tutaj jest najgorsza właśnie, co teraz ziemy, górka, gdzie tak naprawdę no tutaj nic nie ma, no, od Łubinu przez księżyca no po prostu dosłownie nie ma nic, trzeba by to, miałem jakoś może zbadać, próbki wziąć. Bardziej też brałem próbki i teoretycznie w sumie jest w miarę w porządku. No ale to trochę mi się wierzyć nie chce, bo po prostu jeden przejazd, ten właśnie tutaj jest taki dosłownie bardzo lichy, a natomiast tam w tamtą stronę już jest takie w miarę, powiedzmy, że ogarnięte. Ogólnie nie narzekam na to księżyto, bo tam gdzie jest normalna ziemia, a nie kurczę 5. klasa czy 10. czy co to w ogóle
cholera wie jest, to bardzo ładnie, słuchajcie, się rozkrzewia, bardzo ładnie wygląda. W sumie nawet czyste tu jest, nawet tutaj miotła nie wstają, więc w sumie to jest jeden plus, że będzie tu czyste, ale tutaj nie ma nic ciekawego. Będę potem to jeszcze walił jakimś szarszanem, magnezy między innymi i tak dalej, żeby trochę to jeszcze dożywić. Tam jest mokro i tam nie będziemy wjeżdżać nawet, tylko tutaj sobie dopryskamy. O. Ja stąd uciekam, bo nawet musiałbym teraz lance złożyć, wszystko bez sensu. Tam było pryskane, bo ogólnie wczoraj opryskałem jeden opryskiwacz i właśnie przejechałem tak sobie dookoła. Ojej, ale się zrobiła tak dziura. Żeby właśnie opryskałem sobie tak tam jednym opryskiwaczem koło słupów i klin właśnie słupami tu z pomocą tatusia, bo po prostu słuchajcie, żeby potem się już nie męczyć tak jak dzisiaj, żeby no nie wychodzić co chwila i nie bawić się, no bo te słupy jakoś tam trzeba było minąć. Tam jest ogólnie mokre, tam nawet z nawozem nie wjeżdżałem, powiem wam tak, dopiero tam nawóz został sypnięty, znaczy dopiero, no to ręką nasypałem nawóz, tak, no co wam będę mówił dużo, ręką nasypałem nawóz, ale dopiero teraz można tam wjechać. Tu mamy ścieżkę, będziemy sobie musieli podcofać, bo pojedziemy sobie tamtą stronę po prostu. No, takie kombinacje trochę ruskie, ale jeszcze nie będę tam rył bez przesady. Nie jest na tyle sucho, żeby tam wjeżdżać. Czekałem też ogólnie trochę z opryskiem, bo rano była dosyć rosa spora. Próbowałem wjechać coś koło bodajże 10, ale no była zbyt duża rosa i nie chciałem, żeby potem środek mi zadziałał albo coś, no bo jak jest duża rosa, no to też jest taka możliwość w sumie, powiedzmy, że nam środek po prostu nie zadziała. Trochę no niedobrze w to cofam, no ale nie mam innego wyjścia. Przecież jak potem się zrobi, bo to jeszcze raz tak bym przejechał raz, by nie było nawet śladu zbytnio, ale za drugim razem zawsze już te ślady są większe, no ale niestety jakbym tam pojechał, to bym jeszcze gorzej zrobił, ale tragedii nie ma, aż tak źle nie wygląda, co zrobić, cóż poradzić mogę na to, tak? No, a właśnie, co chciałem powiedzieć, szerokość, no to chyba wiecie, jak nie wiecie, to wiecie, że 15 metrów, trochę sobie niżej damy. Jeszcze to ciśnienie sprawdzę cholernie, dobrze, dobrze jest. Dobra, 15 meterków. Podziemowanie hydrauliczne posiadam, słuchajcie, ale no spoko, w sumie patent, bo jak macie pola dosyć nierówne, znaczy powiedzmy tak nachylone, to sobie ustawicie raz, jest spoko. Ale żeby tak cały czas tym się bawić, to też jest trochę bez sensu, uważam. Aczkolwiek funkcja spoko, bo przydaje się. Tyle, że no, na każdy mniejszy, większy dołek to nie będzie sobie z bajką ruszać, ale się przejęzyczyłem. I dlatego słuchajcie, do końca to nie zdaje tak egzaminu, jakbym chciał. Ale w sumie belka sama się dosyć spoko poziomuje. Jakoś nie narzekam, w sumie i tak jakoś bardzo nisko się nie pryska. Mniej więcej z pół metra powinno być chyba, jak się nie mylę, coś w tych granicach, żeby takie już stożki się fajnie zamykały, żeby ładnie całą powierzchnię nam pokrywało pryskiwacze. No i tak się mniej więcej staram, trochę się bawię właśnie tutaj tym, o, tą hydrauliką, żeby też porównać. No, co do pryskiwacza w sumie nie mam co narzekać, bo wszystko w nim działa w miarę dobrze jak na produkt tutaj polski, z tym, że będę musiał wymienić właśnie dyszę, bo tak niektóre już takie są, kurcze, na wykończeniu, ale to dopiero myślę, że przy następnej może akcji będą już zmienione, ale nie, to jeszcze za jakiś czas, bo po prostu no na razie nie ma czasu na to. Tam widziałem, to już drugie wcześniej chciał, ale nawet nie spojrzanym kto. Opa, jeszcze sobie obniżymy. Trzeba będzie na pewno tu wjechać szybko z dożywkami jakimiś, jak mówiłem wcześniej, bo no takie to zboże było ładniejsze, a teraz tutaj się takie porobiły żółtawe, taki żółtawe, no to nie, może nie żółty, taki jaśniejszy, zielony, o,
więc trzeba by było po prostu to jeszcze przepryskać, dożywić trochę, już liści sporo, więc jak najbardziej zalew powinien być wykonany. No wcześniej nie było możliwości w ogóle pryskania, czy to właśnie od chwastów, czy dożywkami na zboża. Niestety coś późno na to wjeżdżamy, bo no, uważam, że termin takich zabiegów to powinien być już dawno, dawno temu, kurczę, zrobiony. No aczkolwiek pogoda nas do tego, pogoda zmusiła, a druga sprawa, słuchajcie, że opryskiwacz był po łubinie, co za tym idzie, słuchajcie, co za tym idzie, to, że nie chciało mi się myć go na przykład na jedno pryskanie czy dwa, no bo łubin dosyć środek był taki, który dość mocno by pouszkadzał po prostu, no zboże mi, jakbym go nie umył opryskiwacza dokładnie. A myć teraz specjalnie opryskiwacz, to kurczę trochę średnio, bo z tym schodzi. Więc dopiero jak opryskaliśmy całe łubiny, to zabraliśmy się do właśnie, słuchajcie, tego, do oprysków. Do oprysków właśnie zboża, dobra. I my sobie ruszamy tak, jak widzicie, teraz sobie włączyliśmy tylko prawą stronę. Elegancko, i będziemy sobie zaraz włączać po kolei lewą. Bardzo fajny patent. Wiadomo, że nowsze opryskiwacze, no to większość ma. Może nie w podstawie, ale można dokupić. Przy tym chyba też można było dokupić, no ale to wszystko, jakby nie było, są dodatkowe pieniądze. A uważam, że jak na swoją robotę, to dosyć fajnie to wyszło. Działa jak należy, to najważniejsze, bo ładnie nam sekcję zamyka, otwiera, więc z tym nie ma problemu. Opóźnienia też nie ma dużego, praktycznie wcale, bo od razu zamyka, od razu otwiera, więc jest spoko, bo czasami jakieś opóźnienie słyszałem, że może być właśnie, ale u nas tego jakoś nie ma, więc to jest naprawdę, bardzo mi to ułatwiło pracę, ponieważ no jakbym teraz miał na przykład sekcję zamykać, no to wiecie, no szyba otwarta, trzeba od razu maskę założyć. Po drugie, daleko jest strasznie od tych sekcji, trzeba by wychylać się samemu, jest przerąbane. W ogóle przerąbane, no ale co zrobić. W ogóle zapomniałem dodać tam wcześniej, że jak zatrzymywałem się, kurczę, to że zaraz pewnie mi tam zboże wypali w tych miejscach, nie? No ale właśnie, czasami nie lubię osobiście, ale czasami tak trzeba, że właśnie zatrzymać się dopryskiem i nawet kawałek do przodu, jak się powie, żeby tak to rozłożyło się, to i tak nam potem trochę wypali w tym miejscu właśnie. Wypali, no ale czasami tak, wiecie, no czasami tak bywa, co zrobić. Trzeba po prostu jakoś to później przeżyć. Jeżeli patrzę tu o chwasty, to aż takie tragedie. Dobra, już powracamy, bo coś się GoPro wyłączyło. Mówię, jeżeli chodzi o Zielsko, to tam na prostą, gdzie woda nie stała, tam gdzie woda nie stała, to nie ma tragedii, ale tutaj, gdzie trochę woda stała, to jest już trochę gorzej, jak patrzę. Ale w tym miejscu, nie wiem, może ktoś mojego snapa śledził, to właśnie był ten staw taki ogólnie, taki duży, co kiedyś właśnie kopałem rowek tamtego rowu, taki, żeby woda zeszła, to właśnie w tym miejscu był ten staw taki ogólnie, nie? Więc no, woda zeszła i o dziwo zboże w tym miejscu jest chyba najlepsze, bym powiedział tam, nie? Więc nie jest źle. Myślałem, że po prostu, oj, że po prostu tam wymięknie to zboże i tyle. Ale na szczęście nic takiego nie miało tu miejsca, więc bardzo fajnie, bo teraz tam coś przynajmniej urosło, nie? No i zaczyna się trochę ten teren właśnie mokrzejszy. O właśnie, pierwszy raz jeszcze widziałem tą ziemię. Raz jak się przejedzie, to jest jeszcze spoko, ale gorzej właśnie jak... gorzej jakby się tu chciało to rozjeździć. Ale i tak musimy cofnąć i tak. Nie mamy innego wyjścia. Właśnie, to jest najgorsze, to maślenie takie. I cofanie po dwa razy kolejne, to jest najgorsze, bo mówię, za pierwszym razem nie ma prawie wcale kolei. No tam tylko tyle, że koła se przejdą, nie? Ale ja za drugim razem to już się robi po prostu ciekawie. Dobra, tam pryskałem, przelecimy sobie chyba teraz cały poprzecznik już. I po prostu pojedziemy dookoła pola, aha. Wałek, halo? Poczekajcie, co jest wałekiem? W ogóle ostatnio miałem też, no i to ja chyba już dwa razy potem miałem, jest. Miałem ostatnio nieciekawą sprawę z wałkiem, zaraz wam wytłumaczę. Do końca nie wiem, czemu tak było, ale
ale słuchajcie, po prostu bałek się sam wyłączał co jakiś czas, ale właśnie, nie wiem jak było, wiem jak było, właśnie, przepraszam, bo nie o tym chodziło, tylko właśnie chciałem wam powiedzieć, że nie łączyły kabelki, po prostu były źle tam dość podłączone kabelki i mi się wałek sam wyłączał, tak jakby przeciążenie, coś w tym stylu. A też w sumie wiem, że sporo osób miało z tym problemy, więc razem właśnie posprawdzać te kabelki, wszystko i ogólnie będę też wałek sobie przerabiał na przyciski, co go zrobię. Po prostu wciskanie, wyciskanie, przycisk, bo ta wajszka, powiem wam, jest, no może jest dobre, ale strasznie długo, ops, robek. Strasznie długo na przykład trwa, żeby wałek się wyłączył, tak? Dosyć jest to też uciążliwe, bo ten czas reakcji tego wałka to jest naprawdę beziewny. Oj, zaczyna się moje przężyto, kurde, na moim polu, które miałem od zawsze, bo to ogólnie tam, to tam było kupowane, a to jest co miałem od zawsze. No trochę różnica jest, nie powiem. Tu jest szczoteczka ładna i tak powinno być wszędzie jak tu jest, to po prostu bym się cieszył, no ale co zrobić? Tam to też się doprawi. Damy radę. Sobie zawrócimy tak po prostu. Bo tam nam sięgnie. Tam. Sięgnie nam tam elegancko. Teraz najgorsze. Najgorszy przejazd. Aha, jak nam, tam bierze nam równo z kołami, dobra? Bo od krzaków. W ogóle to muszę przyjść z piłą i zrobić taki porządek, żeby te krzaki nie pieprzały się. Tam już na polu naprzeciwko właśnie tak zrobiłem. Nie w tą stronę. I dużo lepiej, bo kurczę, powiem wam, że tak trochę te krzaczki nam tu wchodzą w pole, ale zajmiemy się tym później. No, tu jest bardzo ładne przęże, to nie powiem. Tutaj jest fajne, gęstawe. Ale no, dzielska też trochę, dlatego właśnie muszę to zwalczyć. Na jesieni, jak mówiłem chyba wcześniej, nie, może nie mówiłem właśnie. Na jesieni niestety nie udało się nam wykonać żadnego oprysku, jeżeli chodzi właśnie o walkę z chwastami, ponieważ no nie było warunków, bo było sucho i szkoda było po prostu pryskać, bo jeszcze coś się ze zbożem bardziej stało czy coś, a poza tym tych chwastów też nie było na wiosnę, na jesieni, bo słuchajcie, no co to miało być, jak tam taka susza była, że ja pierdzielę, nie? No a teraz już chwasty wyszły i trzeba je zwalczać. Troszkę my sobie jeszcze opuścimy. Jeżeli patrzę właśnie wiatru nie ma w sumie dużego, tam delikatnie nam zwiewa, ale no lepszej pogody jak teraz na razie nie będzie, bo tu kiedyś z nawozem wjeżdżałem, po polu musiałem wjechać, bo nie dało się tutaj, słuchajcie, skręcić. I tutaj też sobie tak przejedziemy. Nie będziemy cofać do rantu, z racji tego, że mówię, nie chcę tego rozjeżdżać, tego błota tutaj 100 razy po tym samym jeździć, więc nie dojeżdżamy tam do rantu, tak naokoło, co wzięło, to wzięło, co nie, to nie. Niestety, nawet jak kawałek ranta nam tam dostanie, to nie będzie wielkiej straty. Tutaj mamy właśnie staw, więc zaraz będzie trzeba to będzie po prostu wyłączyć, żeby nam tam nic nie. Wyłączymy te właśnie wszystkie sekcje i o. Tak zrobimy i słuchajcie, przelecimy sobie, ile nam zostało płynu? Jeszcze trochę, więc przelecimy sobie tak, coś pomyślimy, żeby już tu potem nie przyjeżdżać, bo będę musiał opryskiwać, złożyć na szlance jedną, żeby to się to właśnie koło stawu jakoś zmieścić, żeby no do stawu oczywiście napryskać, albo nawet wcale do stawie to, bo też tam właśnie nie pryskałem, nie pryskałem przeważnie, żeby właśnie do stawu mi naleciało, no bo to, no po co to bez przesady, nie? Staw nie musi oprysku dostawać, słuchajcie, więc oszczędźmy mu tego. Oj, nie do sekcji, właśnie, czasem mi się jeszcze mylą przyciski, ale przydałoby się ogólnie więcej sekcji, wiem, w sensie, żeby tak jeszcze podzielił na dwa, żeby można sobie było naprawdę już dopryskać w miarę dobrze. Wyraźbym rzekł, idealnie wtedy można było już sobie bawić się tymi sekcjami. A niestety mamy tylko 5 sekcji. Ale w sumie jak na moje areały, na moje ten, to jest to dość wystarczające. No zobaczcie, jak ścieżki normalnie zielone, nie? Normalnie ścieżki zielone od chwastów. Elegancko. Ale co zrobić? Tutaj kiedyś
drzewa rosły ogólnie, ale już nie rosną. I tutaj kiedyś wyorałem taką bluzdę, że potem nie mogłem przez 3 lata zagarnąć. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, jakoś przypadkowo kiedyś, jeszcze jak orałem tym Fernlandem szpurko, nie? Po prostu nie wiem, jak ja to do tej pory zrobiłem, ale dopiero zagonówką, dopiero gotówką jakoś zagarnąłem tą bluzdę, że już w sumie jej nie widać zbytnio. Ale w tym miejscu, jak jest takie to wyżółknięte zboże, to waliłem całą taką bielicę na wierzch. I do tej pory zastanawiam się, czy ja byłem ślepy, że tego nie widziałem, czy coś, no. Nie mam pojęcia, ale no co zrobić, no bywa i tak, nie, no bywa i tak. Dobra, elegancko i sobie pikniemy teraz w lewo. Tylko tu będziemy też musieli wyłączyć kilka sekcji i lecimy dalej, ale dobra ludzie, myślę, że ja was tu nie będę zanudzał, bo tutaj opryski to nie ma nic naprawdę ciekawego się nie dzieje. Tyle, że tam się jeździ i w sumie się jeździ. I nic ciekawego tutaj się zbytnio, że tak powiem, nie wydarzy. Raczej się nie zakopię, jak się zakopię, to wam nagram, chociaż wątpię, bo już jest na szczęście sucho. Więc ludzie, ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych vlogach, które już na pewno się pojawią. Zaraz, słuchajcie, sobie tylko włączymy tą lewą lancę i polecimy środkiem tutaj i opryskamy tylko jedną lancą, więc ja wam dziękuję za uwagę, cześć!